Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Norweskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o przedłużeniu wypłaty świadczeń dla osób, które zostały poszkodowane przez pandemię koronawirusa. Wszystko spowodowane jest oczywiście przez przedłużającą się i nasilającą pandemię właśnie. I do stycznia roku 2021 m.in. w podwyższonej kwocie 80% wypłacone będą składki dla osób bezrobotnych. Osoby samozatrudnione i freelancerzy również mogą spodziewać się przedłużenia systemu rekompensat, a osoby na permitteringu również będą otrzymywały pieniądze od państwa, a nie od firmy. Więcej szczegółów i więcej informacji znajdziecie oczywiście u nas w artykule. Zapraszam. No i kwestia pogody, która jaka jest, każdy widzi i zgodnie ze słowami poznańskiego poety i nie zmienia się nic, tak jak we wtorek przez kilkanaście godzin stała droga E18, tak teraz problemy są m.in. na E16, E6 w Agder czy w Telemark, dlatego uważajmy, jedźmy spokojnie, zdążymy, na pewno. Sytuacja epidemiczna w Norwegii jest poważna i coraz poważniejsza. W ciągu minionych 24 godzin pobito dobowy rekord zakażeń koronawirusem. Wykryto go aż u 5138 osób. Co do wyszczepialności norweskiego społeczeństwa, o czym będzie więcej w kolejnej wiadomości, ponad 4 miliony 200 tysięcy Norwegów zaszczepiło się już pierwszą dawką, ponad 3 miliony 800 osób drugą dawką, a niecałe 800 tysięcy trzecią. Pozostając dalej w temacie covidowym, norweskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o możliwości szybszego przyjęcia kolejnej przypominającej dawki szczepionki przeciwko COVID-19. Zmniejszono okres oczekiwania z 6 na 5 miesięcy i ma to oczywiście związek z rozszerzającą się i zwiększającą ilością osób zakażonych. Dużo, nie tylko w Norwegii, mówi się na temat nadciągającej wielkimi krokami katastrofy ekologicznej. I mądre głowy sugerują, aby zostawić samochody spalinowe i przesiąść się na samochody elektryczne albo najlepiej na komunikację miejską, która jest tańsza, lepsza, wygodniejsza i zdrowsza. Jednak w przeciągu ostatnich 10 lat ceny komunikacji miejskiej drożały aż 3 razy bardziej niż ceny paliwa. Ceny pociągów aż 2 razy. Dlatego ci, którzy nie mają aż tyle pieniędzy, czyli większość społeczeństwa, liczy to sobie i z ich wyliczeń wynika, że lepiej jest kupić samochód nie elektryczny, tylko zwykły, spalinowy i nim dojeżdżać do pracy, do szkoły czy gdzie tam się chce, ponieważ jest to dużo tańsze niż korzystanie z taniej komunikacji miejskiej. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, życząc wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego piątkowego poranka, tak jak i sobotniego, niedzielnego i poniedziałkowego też. Trzymajcie się, dzięki, cześć!